Witajcie, z tej strony Addison, a w dzisiejszym filmie przedstawiam wam easter eggi, które znalazłem w najnowszym sezonie Obozu Kredowego. Przejdźmy do końcówki drugiego odcinka piątego sezonu, gdzie brat Dariusa zgłasza się o pomoc do Dave'a i Roxy. Jeśli uważnie się przyjrzymy, zobaczymy w tle plakat prezentujący centrum dla odwiedzających z pierwszego parku jurajskiego. Gdy Brandon, Roxy i Dave przybywają na wyspę, możemy zobaczyć, że noszą podobne stroje, jakie miała oryginalna trójka z parku jurajskiego. Roxy ma dosłownie identyczny ubiór jak Ali Sattler, Dave ma na sobie niebieską koszulę, zupełnie jak Alan Grant, natomiast Brandon jest ubrany na czarno, niczym Ian Malcolm. Żadną tajemnicą nie jest spinozaur, ale czy wiecie, że jest to ten sam spinozaur, który pojawił się w Jurassic Park 3? Na dodatek, w piątym sezonie pojawiają się dwa easter eggi z nim związane. W jednej scenie widać, jak nie może się wydostać spośród drzew. Podobna scena była w Jurassic Park 3. W trakcie sezonu jesteśmy świadkami kilku walk spinozaura z tyranozaurem. Jest to oczywiście nawiązanie do podobnej sceny z trzeciej części, gdzie również taka walka się odbyła. Jednym z najciekawszych zwrotów akcji w piątym sezonie jest pojawienie się prezesa Bio St. Louisa Dodgsona. W trakcie podróży po Isla Nublar znajduje on puszkę z przeterminowanym DNA, które przejął Dennis Nedry w 1993 roku. Chwilę później prawie zostaje opluty jadem przez Dilophosaura. Warto wspomnieć, że jego kołnierz ma inny kolor w porównaniu z Dilophosaurami z filmów. Dodgson mimo wszystko nie uniknął śmierci z rąk tych stworzeń w Jurassic World Dominion. Jeden z inwestorów w trakcie serialu pokazał brak szacunku dla kompsognatów i spotkał go ten sam los, co Dietera Starka z Zaginionego Świata. I to wszystkie easter eggi, jakie udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.